Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym dniu z Pokémon Fire Red. Dawno nie grałem, bardzo dawno nie grałem, więc dzisiaj trzeba na spokojnie sobie pograć troszeczkę. Ja muszę zobaczyć na czym w ogóle skończyliśmy wczoraj. Ostatnio. Pokémony. Mamy Pikachu, Pidgeotto, Wartortle i Oddish. Tylko że Oddisha nie wiem czy myśmy chcieli ten. Nie chcieliśmy chyba go też trenować. Dobra, czy ja tych rozwaliłem już? Nie rozwaliłem ich jeszcze. Okej, to trzeba ich wykończyć w takim razie. Trzeba ich wykończyć i idziemy sobie później do miasta. Chociaż tam chyba po drodze jeszcze będzie kilka walk, tak mi się wydaje. To wyłączyłem sobie. Podniósł sobie troszeczkę. O, dobra. Walczmy i Thundershock. Na wodnego powinien być dosyć efektywny, nawet super efektywny. O, to myślę, że nie będzie źle. Obrona rośnie? A, nie tak bardzo. Super efektywny. Pięknie. Pokonaliśmy harcerza Rikiego. Pierwsza dzisiaj wygrana, moi drodzy. Pierwsza wygrana. I mam nadzieję, że tych wygranych będzie tutaj jak najwięcej. Tylko wiecie co, ja chyba mam... Moje Pokémony są w miarę uleczone, czy nie? Czy są takie stratowane? Nie, są ok, tylko że musiałbym dać im... Pikachu musiałby potionka dostać. Tak, chlapnij sobie, kolego. O, nie jest źle. Nie jest źle. Czekajcie, w którym tu się biegało teraz? O, nada się biegało. Czyli tego rozwaliliśmy. Tego rozwaliliśmy, to ciśniemy w takim razie sobie w dół teraz. Nigdy cię tu nie widziałem. Dobry jesteś? Zarąbisty, też powiedziałbym szczerze. Jestem zarąbisty. Łapacz robali Eliach. Eliach, ło. Butterfree. Motylek. Usmażmy motylka. Super efektywny, ale słabe obrażenia. Poison powder. Nie, zatruł mnie. Najgorzej. Ale mamy chyba coś na truciznę, mi się zdaje. Super efektywny. Super słonik. Jeszcze oszołomiony ramion trucizną. Wszystko naraz. Teraz tam się uderzę pewnie. Oczywiście, że wiedziałem, że się sam uderzę. Najgorzej. Dostałem ładne combo. No, wykończ go. Super efektywne. 600 punktów. Pięknie. W sumie to trzecia forma. Czy ma to dziwić. Dobra. Czy ktoś tu jeszcze mnie czeka? Tak, dwie walki mnie czekają jeszcze. Albo jedna przynajmniej. To ja sobie w takim razie... użyj... A Pikachu dostanie speeda jeszcze raz. I chyba jeszcze raz muszę tam jeszcze jednego. Albo dobra. Potion, paralizę. Antidote? Tak, to jest to. Uszyj. Masz szlachcin sobie, kolego. I co, lecimy w nich, nie? Lecimy w nich. Nie ma co się zaskać z nimi. Ja? No okej, pobawię się. Ja nie chcę się z tobą bawić, ja chcę ci skopać dupę. Ewidentnie. Piknikowiec Izabel. Trzy Pokémony. Pierwszy PJ. No, PJ-a to was zmieciemy z tej ziemi. Thundershockiem. No właśnie, tak myślałem, że tu będzie super efektywność. Myślę, że level zdobędziemy. Pięknie, 21. Tu-tu-tu-tum. Kolejny PJ? To nie zmieniamy Pokémona. Jedziemy z Quick Attackiem. O, sparaliżowałem go. To lubię. To lubię. Lubię to. Kolejny wykończony. Jeszcze jeden. Tutaj nie będzie problemu, raczej mi się wydaje. Tutaj spokojnie to ogarniemy sobie, bez problemu. Czy Skiet zmieni Pokémona? Nie, Skiet nie zmieni Pokémona. Kolejny PJ. Same ptaki miała. Po jakiego grzyba trzyma się trzy takie same Pokémony? To mnie zastanawia. Zwyczajnie mi nie idzie. 300 kasy. Aha. Trzecia walka? Czyli dwie walki jednak. Ała. Czyli jednak mamy dwie walki. Oj, sorry. Wszyscy delikatnie prowadzi mikrofon. O, tak będzie lepiej chyba, mam nadzieję. Harcerz Jeff. Spiro. Też ptak, kolejny.
Undersock. Super efektywny. Tak powinno być. Raticate. O! Tu nie zmieniamy. Może uda się wykończyć go moim Pikachu. Słabo. O! Oho! Pomieszczalił. Come on, czy do końca? Do końca. Kwik atak. No, ten koniec przyszedł szybciej niż mi się wydawało. Niż miałem nadzieję, ale co poradzę. Mamy Wartortle i Pidgeotto i Odisha. Tylko Odish ma chyba niski poziom, z tego co wiem. To może w takim razie weźmiemy sobie Pidgeotto? Idiotto? Niech będzie Idiotto. Ciema ptaku. Kwik atak. On też ma kwik atak. Dobra. Po walce. O, bardzo fajnie. 31 poziom. Lubię. Przerąbano, nie miałem najmniejszych szans. No nie miałeś. I po co było się rzucać na silniejszych? I po co było się rzucać? Pokecentra. W tej mieścinie, z tego co pamiętam, dostaniemy wędkę. Tak, chcę, żeby wyleczało moje wszystkie Pokémony. Weź się do roboty, w końcu kobieto. Dziękuję za cierpliwość, wyleczyliśmy wszystkie twoje Pokémony. Arigato. Dobra, skoro moje Pokémony są wszystkie już te uleczone, to przejdźmy się po domach. Siema, jestem... Kocham łowić ryby, nie przeżyłbym bez wędkowania. Powiedz mi, lubisz łowić? Pewnie, że lubię. Słodko, podoba mi się twój styl, będziemy kumplami. Weź to i wędkuj, mały przyjacielu. I otrzymał wędkę, starą wędkę. No, niech będzie. Raczej Pokémona nie będę zmieniał, jeżeli chodzi o ten... Widziałeś może przycumowaną w porcie SSN? Nie, nie widziałem jeszcze, ale pójdę zaraz tam zobaczyć. Jesteśmy ostrożni w sprawach zanieczyszczeń. Podobno Dreamer może się... mnożą się... toksyna. Siema, dziadek. Chcę postawić budynek na tym kawałku ziemi. Kupiłem ją. Mój Pokémon wyrównuje grunt pod fundamenty. Machop. Wykorzystujesz Machopa do... tych? Fizycznej pracy? Co za... okrutnik. Okrutnik. Teraz co tu mamy? Siema, dzieciak. Cześć, masz na, czy masz Spearow? Chcesz zmienić się na... Farfetch'ta? Nie mam, aczkolwiek... Aczkolwiek chyba zdobędę Spearow'a w takim razie i wrócę do ciebie jeszcze. To jest? Ach, to jest ten, chyba Pokemaniaki? Kocham mojego Sila, jest taki słodziutki. Ćwiczy... Gdy go tulę. Ćwiczy, bo nie może oddychać, pewnie dlatego. O, fanclub Pokémonów, wiedziałem. Wychowałem ponad 100 Pokémonów. Jestem wybredny wybierając Pokémony. Więc? Nie. O, wróćmy, wiesz, miał ochotę posłuchać. To jest Pikachu. Hej, mój Pikachu jest dwa razy ładniejszy. Dobra, posłucham o tych Pokémonach jeszcze. Tak, posłuchajmy. Świetnie, to słuchaj. Ulubiony Rapidash jest słodki, bla bla bla, bla 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 bla. Bla, 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 bla. O, Ponorover. Pięknie. Będziemy się rowerem wozić za chwilę. Cudownie. Czyli musiałem dziadka wysłuchać. Do gymu nie możemy wejść, bo czeka nas ten. Bo musimy mieć... kat, czyli silny drzewek. Na razie jeszcze nie mam. Chcę wymienić się listami z różnymi ludźmi. Wysłałam mojego PJ'a do Union Room, by wymienił się listami. Chcę, żeby mój PJ poleciał z listem do Saffron na północy. No to go wyślij. Człowieku, wyślij go, tylko zaobrączkuj go, żeby nie zginął w drodze. Albo żeby jakiś Firo go nie rozszarpał. Tu jest SSM. Tylko na razie chyba tam nie idziemy. Ja bym chciał tej drogi po prawej stronie ogarnąć jeszcze. No w ogóle ten. Tu jest już... mówcie mi. Diglett's Cave, właśnie. Tu są Diglety. Trzeba będzie nam się też udać pewnie na Diglety, bo tam polować sobie trochę. Jest na nas Aquening. Awaking. Boże, Aquening. Nieistotne.
Nieistotne, jest wczesna godzina, mam prawo się pomylić. Dobra, tylko tak, jeżeli chcemy tego Odisha sobie ten trenować, zmień. Ma 17 poziom. Czyli nie taki słaby, ale ma mało hafsów chyba. Ruszajmy, ale nie... Oszukuj, Boże, kluska. Tu mi zrzuciła ten. Co z boksa? Co za psy? Młodzik Eddie chciałby walczyć. Młodzik Eddie wysyła Ekansa. Go, Ekans. Dobra. Absorb, Sweet Sense, Dance Core i Poison Powder. Słabo, jeżeli chodzi o ataki. Może absorbujemy go? Hoho, grubo. No to co, zmiana Pokemona, nie od razu. Zmienimy Pokemona, bo to nie ma sensu. I byśmy musieli idiota wysłać chyba jeszcze raz. Nie, Pikachu. Damy sobie Pikachu, niech sobie nabijają poziomy. Ugryz mnie w tyłek. Bite. Bite, bite, bite. Lubisz prąd? Chyba lubi. Może to w takim razie mega kika ci damy. O, już lepiej. O, Lerasa możesz używać. Masz Liro. Spudłowałem. A on mi znowu gryzi tyłek. Dobra, ukończyliśmy. Odiś ma 18 poziom. Czy ty w końcu ewoluujesz, kolego? Sleep Powder. No tak, no dobra, poznamy. Dobra, niech to zapomni. Pewnie później napiszcie mi w komentarzu, że odrzuciłem najlepszy atak jakiś pewnie, albo coś. Dajmy życie. Młodzik Eddie. To nie w porządku, jesteś za słaby. Co ja ci, kolego, poradzę? Dobra, ale ja muszę iść uleczyć Pokémony znowu. Tak to niestety wygląda, nie? Że te Pokémony, kurde, szybko zostają po tyłku. A też nie mam tyle hajsu, żeby kupować im cały czas potionki, więc będziemy musieli leczyć. Tak, wylecz moje Pokémony. Dziękuję. Ja w ogóle mam Pokébole? Jakbym jakiś tam fajny Pokémon wyskoczył? Sprawdźmy to. Torba. Pokeball 20. I jest ok. Jest ok, ciśniemy. Tu jest jakiś ziomek. Siema, dziadek. Wygrana, przegrana? Wygrana, chłopie. Nie ma innej opcji. Gracz Huo chciałby walczyć. Gracz Huo wysłał Poliwag. Poliswag. A my Łodisza. Czy tutaj na niego absorb działa? Water Gun. Na roślinkę tak wiesz, podlejesz ją ewentualnie. Pięknie, super efektywność. No go wyssiemy do cna. Boże, znowu mi się włosy przeciw mi układają. Nieistotne. Trzeba będzie się na łysa ogolić kiedyś. Poliwag mdleje, 200 punktów ekspa. Może byś ewoluował w końcu. Horsi. To nie zmieniamy. Te się wyssiemy. Ugotujemy tego konika morskiego. Krytycznie jeszcze do tego. Piękne. I full HP znowu. To się chwali. 300 punktów. Idziemy szukać dalej. Ziomek. Uważaj na okablowanie? Skąd oni te teksty brali? Inżynier Bernie chciałby walczyć. Bernie wysyłał Magnemite. Ojejku. Dziś nie, to chyba nie będzie problemu też większego. Właśnie nie jest zbyt efektywne. A absorb mój? Jeszcze lepiej. Dobra, to może uśpimy go w takim razie. Może go to sleep? Zasnął. Okej. Okay. To teraz możemy sobie zmienić Pokemona. Na...
Kanta Idiotto. Niech będzie Idiotto. Zmieni. Kanta śpi. To może z Quick Attack? Ja wiem, że on będzie na mnie super efektywny. Jak uderzy mnie, stał, kurde. Z Whirlwinda? Co go wyciągnął z tego? Ja myślę, że to jest atakujący. Ojejku. Nie jest zbyt efektywny. Najgorzej, bo mam Pokémony, które faktycznie za bardzo tutaj się zdają, bo mam taka, który ma super efektywność, no właśnie. Mam wodę i mam Pikachu, no to Pikachu weźmiemy, on będzie najwyżej walił z kopa. Nie mam wyjścia. Walcz. Mega kick. Spudłował jeszcze. Mam tylko kurde 5 ataków, jeszcze budujesz. Paraliżowałem go? Nie wierzę, on znowu nie trafił. Ja rozumiem, że on ma małe nóżki. Nie jest zbyt efektywny. Najgorzej. To za Quick Attack mam atakować go? To będzie długa walka. Chyba jeszcze raz. Trafił, na szczęście. Tu, ostatni raz. Trafisz go? No. Ale to jeszcze nie koniec, bo tam jest jeszcze jeden. 300 punktów. 4, 3 mam. Jezu, kolejny Magnemite. A ja nie mam już ataków. Ojejku, ojejku. To będzie ciężka walka. Thundershockiem to mi za bardzo nie zrobisz, bo zbyt wiele. To już slam. No, na pewno lepsze niż ten. O nie. No. I on tam jeszcze jednego wyciągnie, nie Pokemona. Tylko nie pamiętam, co on tam będzie miał. Czy tam będzie Magneton? Chyba nie, co? Magneton jednak. O, ja ci kręcę. O, ja ci kręcę. Nie, nie zmieniaj Pokemona. No tutaj będzie słabo, coś mi się zdaje, no właśnie. Pikachu oszołomiony. Czy my przegramy tą walkę? Jest to bardzo możliwe, powiem wam szczerze. War Turtle. Słaba opcja, nie? Słaba opcja, ale nie mam wyjścia. Może z Bajta go machniemy. O, ja ci wiem. Stakla? Żrada. Poczekajcie, w takim razie musimy spróbować naszego Pokemona uzdrowić. Nie to. Revive. Użyj. Na Pikachu. Dobra. Bo tu jednak ma ten, największe szanse ma... Nie mam super potionów? Nie mam. Kurde. Potion, użyj. Nie War Turtle, kurde, nie ten Pokémon. Ale dobra. Użył taka, więc jeszcze mam szansę, użyj. Dobra. Mamy 3 Pokémony, może coś tam jeszcze podziałamy. War Turtle przełomiony. Więc teraz dajemy sobie walcz i ugryziemy go, nie, kopniemy go po prostu, zwyczajnie. Się spudłował, cudownie. Krytyczny cios, grubo. Otrząsnął się z konfuzji. Jezu. Sonic Bomb, pozmiatane, dobra. Dobra. Nie mam więcej revive'ów, więc będzie ciężko, kurde. Co powinien zrobić? Slama tutaj uderzyć? Czy spudłował? Nie wierzę. Nie spudłował, okej.
Nie, nie rób mi tego. Jak mnie Stakla pocisnął. Dobra, ma paraliż, więc nie jest źle. Okej, okay, cios krytyczny. Nie, nie używaj Sonika. Kurde. Sparaliżowany. Dobra, jeszcze raz slam, użyj. Dobra. Sparaliżowany, okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Czyżbyśmy mogli to wygrać? Pięknie. Kurde, jaka walka ciężka. Jednak na Pokémon elektryczny jestem przygotowany zupełnie. Najgorzej. Tylko z tego co mi się wydaje, to chyba ten gym tutaj jest elektryczny. Oj, słabo to widzę. Tego. Oj, co, macie myszkę tam na ekranie. I nic mi nie mówicie. Wydaje mi się, kurde, że ten gym jest elektryczny i może być problem. Zobaczymy. Podaj mi Pokémona. Co ja tam jest za Pokémony? Mam, okej. Okay. Geodude i Abra. Może Geodude'a byśmy w końcu zrobili na tego. Na Golema czy Gravelera. Na pewno byłby odporniejszy na to wszystko. Może wezmę go jednak ze sobą. Weźmiemy go, weźmiemy go. Weźmiemy tego Geodude'a. Trzeba będzie go delikatnie wytrenować. Daj mi Pokémona. Daj mi. Bo z tego co pamiętam, właśnie to jest chyba elektryczne, elektryczny gym. I jest kurde problem tutaj, będzie problem z tym straszny. Dobra, Pokémony. Mień. A to był 8 poziom, kurde. Trzeba będzie się pokręcić po krzakach pewnie, albo po czymś takim, żeby tam zdobyć trochę levela. Bo na SS Antan są chyba same ten, też wodne Pokémony, więc tam będzie bardziej się przydawał ten. Oddish i Pikachu. Biega w krzakach. Chyba Kansy były same. No właśnie, nie Kans. 12 poziom. Malsport. Czym to było? Nie pamiętam tego ataku. Osłabia siłę elektryczności. To się może przydać. To się może bardzo przydać na ten. Jak będziemy tam już w gymie. Muszę pamiętać, żeby ten atak sobie zostawić. Wykończ go, przyjacielu. Wykończ go! Jak nas budował, bardzo fajnie. O, to jest zbyt wiele mi nie zrobisz, co prawda, także nie jest źle. Das ist nicht effektive. Szału nie robi. Zatruty jeszcze. Ojku. Ta trucizna mi zabiera więcej niż tego ataki wszystkich, kurde, razem wzięte. Wykończ go, no. O, level. 9 poziom. Nauczysz się czegoś ciekawego? Nie. Moi drodzy, nie będziemy przedłużać. Mamy już 24 minuty odcinka, więc wystarczy na dzisiaj. Mam nadzieję, że powrót Pokémonów was ucieszy, bo teraz będę chciał właśnie wstawiać w taki sposób, że Pokémony będą popołudniami. Popołudniami co kilka dni ten odcinek się pokaże. I tak będę robił ze wszystkimi chyba seriami pobocznymi, które będę nagrywał. Czyli one będą gdzieś tam pobocznie, na popołudnie ustawiane odcinki, żeby były na przykład w jednym dniu, będą wtedy dwa odcinki. O 13 i powiedzmy tam o 17 albo 18 pojawi się drugi odcinek z czegoś innego jeszcze. Mam nadzieję, że pomysł wam się podoba. I gra oczywiście, jeżeli tak, łapka w górę, subskrypcja, komentarz, pamiętajcie. To jest najważniejsze i widzimy się w kolejnych Pokémonach. Trzymajcie się, na razie, cześć.